Kobra. Otwieraj, Kobra. Jest. Dzień dobry. Kobra Warszawa wita. Ruszamy. Nie wziąłem bidonu. Właśnie powiedziałem to Kasia. Ja też nie wziąłem, ale wziąłem koszulkę. Nie raz. Powiedziałeś tego, Kasia. Jest wycieczka. W miejscu przyjaznym rowerzystą. Możemy zrobić aprobatę. Zostaliśmy potraktowani bardzo przyjaźnie. A on w Warszawie. Dokładnie. Panie, Panie Kobra. Kasia też została. Kasia, czy wziąłeś dzisiaj koszulkę kolarską? Wziąłeś moją koszulkę kolarską. Co za skandal. Jest koszulka na plażę, żeby rowerem wodnym chyba. A bo... Nie no, wzięłam starą edycję firmy, która już nie istnieje. Tak. Jest to taka vintage. Firmy Max. No, to jest dobre pytanie dla rowerowych freaków. Polska firma Max. Czym wam się kojarzy? Piszcie w komentarzach. Dobry rozmiar. Dobry. Fitting. Chyba muszę tylko mostek wydłużyć, bo trochę może być za krótki, ale na wysokość jest dobre. Spoko, a Kasia jak tylko dostanie drabinkę, to pójdzie na twoim. Pokażemy bokiem, żeby widać. O, wygodnie się siedzi. Idealnie. No i ruszyła wycieczka. Dzisiaj niespodzianka, bo jedziemy z Łęcznej. Zmieniliśmy plany. Zawsze chcieliśmy zacząć stadion Górnika Łęczna. I się udało. Piękny zapach kapusty na polu. I tniemy. Kurde, jest ciepło. Co by tu nie mówić, jest dzisiaj ciepło. Więc jest pierwszy pit stop na niezdrowe rzeczy. Dzisiaj testujemy nowy kaszkiet. Nowy kaszkiet. No, możemy się przyznać, że generalnie rzecz biorąc jesteśmy trochę wspierani przez HJC Polska. Fajnie wygląda w ogóle, bardzo pierwsze wrażenie, że jest bardzo wygodne. Bałem się, że będę się grzał mocniej, bo jednak miałem bardziej wygodny. Bo Paweł wziął Furiona, czyli tak, wersję Aero. Nie ma tu za bardzo dziurek, ale na razie jest ok. Jest biały. A jest pewna lampa, także... Wiecie, u nas zawsze obiektywne recenzje, opinie. Przyznajemy się bez bicia. HJC jest naszym przyjacielem, ale... Ale też nie wziąłem tego kasku, gdyby dobrze nie wyglądał, bo to też o to chodzi. Nawet... Jakby, nie wiem, moim przyjacielem była jakaś inna marka robiąca wszystkie kaski, to bym nie nosił. A jak będzie coś z nim nie tak, to też o tym powiemy, bo tacy już jesteśmy. Ogólnie to ciekawy motyw, bo oczywiście... Tak, na pewno jest jedna rzecz, że trzeba go na początku dobrze dopasować, bo tak. Potem sam dostosowuje, więc trzeba nim się trochę pobawić. To na razie widzę, że trzeba mi to zrobić. Na początku, bo jak go sobie źle ustawicie, zwłaszcza paski boczne, to ma tendencję, żeby ściągać na boki. I to jest właśnie odpowiedź, dlaczego Janek krzywo kasnął się. Tak, no, dopiero to rozkminiłem. Rozkminiłem to dopiero dzisiaj tak naprawdę, że trzeba troszeczkę więcej uwagi do bocznych pasków przyłożyć. A jak się już to wyreguluje, to jest git. A jeszcze rowery, bo w ogóle zrobiłeś ciekawą akcję, która pewnie wiele osób interesuje. Czyli jak znacie... Frankenstein dzisiaj. Tak, no mój wątek z Road Plusem znacie, to Paweł ogólnie na takie właśnie wyprawy, gdzie nie wiadomo co się będzie działo, bierze Graila i koła z Ultimata. Tak. Czyli w sumie robisz odwrotnie niż ja, czyli ja raczej z szosy robię gravela, ty robisz z gravela szosę trochę. Można da pojechać, a czy można jeździć tam? Da się, nie? Komfort, ale da się. To w ogóle nie są te same koła tak naprawdę? W Ultimate i w Grailu? Czy są inne trochę? Nie wiem nawet. Chyba masz szersze obręcze jednak w Ultimate, w tym, w Grailu. Ale ogólnie rzecz biorąc, no... Że też są te Swissy i tak dalej, ale nie wiem jaki model, ale chyba nie ten. Jest trochę Frankenstein, jeżeli chodzi o prześwity, ale działa, no to chodzi, nie? Nie musi być pięknie, ma działać, no. Taki rower na weekend w sumie, bo można wziąć dwa komplety koła i sobie pojeździć. Niestety, powiedziałem Pawłowi, że będzie dzisiaj asfalt. A nie jest, bo jesteśmy w Poleskim Parku Krajobrazowym, ale jest pięknie jest. 25. Nie, Paweł, mając gravela, specjalnie założył dzisiaj na ten teren szosowe opony, żeby nie było zbyt łatwo. Szosowe opony, kaska aero, skarpetki aero, rower gravel. Wracaj do Warszawy. Wracaj do Warszawy. No i ja w końcu czuję klimaty czegoś pięknego tutaj. I zdecydowanie bym chyba polecał wszystkim, którzy tutaj jadą, żeby zabrać trochę szerszą oponę ze sobą. Już niekoniecznie jakiś typowy gravel, ale trochę szerszy kapy, żeby się dało zjechać na takie dróżki, bo no ładnie jest po prostu. Zamiast rozwalonego asfaltu i gościa w ML-u na lubelskich blachach, który przejechał od nas na drodze 3 cm, żeby ci tak to lusterko urwali, jeżeli ty oglądasz. LU coś tam, ty wiesz kto, o kogo chodzi. W sumie to Paweł ma rację, jakby gość nie ogląda tego, bo jakby oglądał, to by nie miał kolarzy na gazetę. Dobra, Kochanowski, jedziemy. Chociaż nie, tej Żeromski podobno w okolicy urzędował z dobrych czasów. Miał domek nawet. Tak, lubisz, było. Zawsze go czytam do snu. Takie słuchajcie, też. Zawsze jak składam filmy na Bike Show, to czytam sobie Żeromskiego. Słucham audiobooka Żeromskiego. Dokładnie. Czytam te wiersze Kossaka i oglądam te malowidła Sienkiewicza.
ktoś się kiedyś zastanawiał, czy kupić GoPro 8 zamiast 7, bo 7 się wiesza. No to Paweł może powiedzieć, że 8 też się wiesza. Też, to bardzo często. No, niestety. Często, tak raz na jazdę. GoPro, zróbcie coś z tym kiedyś, bo to już jest mega irytujące. Czy dobrze, że ja już przestałem nagrywać GoPro, ale jak nagrywam GoPro, to jest strasznie wkurzające. To ta koszulka, stary, lecą nie, do ciebie. Nie. Myślę, łapie, mama. Jeszcze łapie mu do buzi, jak właśnie... Wielka, łysa, osia mama, pszczela. Teraz poczułem uniesienie z spodu arcypolskości tego pejzażu. Panie Pawle, nie wiem, czy ty też tak masz. No jest wiejsko. Jest. W końcu jest naprawdę pięknie. Nie, no dobra. Mi się dzisiaj podoba. Zdecydowanie odpuszczam wczorajsze złe emocje alergiczne. To była alergia. Tutaj naprawdę jednak jest dość ładnie. Nie powiedziałbym, że jest taki efekt wow jak poniemiecka zabudowa na Dolnym Śląsku, czy ten brak cywilizacji w Puszczy Kampinoskiej, ale jest taka polskość i sielskość. Fajnie, lubię to, naprawdę. Bez tutaj patosu i bez kręcania się bardziej w takie rzeczy, po prostu jest ładnie zielono i fajnie, można odpocząć. Seba, ale siadło. Końcówka gravelo szosa i single speed, poczuli wiatr i poszło. 40. Po płaskim i po zmianach i dzida i wywaliło z butów. Ja mam w ogóle jakieś plamy od alergii na słońce. Wyjarało nas dzisiaj totalnie, ale warto było. Teraz co, czekamy na Kasię. Paweł idzie pływać. Prawdziwy triatlonista. No a my się chyba jeszcze się zobaczymy dzisiaj wieczorem na mieście, drodzy widzowie. Jednak nie będzie relacji z nocnego życia, ponieważ uznaliśmy, że nie nadaje się do tego, żeby ją pokazać, ale za to dzisiaj sobie zrobimy podsumowanie dzisiejszego w ogóle tego wyjazdu. Pojedziemy na coffee ride nad Zalew i zabieramy ze sobą paru Lublinian, którzy się zgłosili na szybką, dramatyczną akcję na Instagramie. Dlatego warto śledzić Instagram Bike Show, bo się dogadujecie z dnia na dzień, z godziny na godzinę, że robimy szybkiego coffee ride'a. Paweł, co to za walizka na kierownicę? Tu. Co to za walizka? Ale jest elegancki w tym szarym. Jest taki... Taki bike show jest. Zadowolony? Bardzo. Bardzo. Dzisiaj 35 z Lublina. Dzisiaj 35 km tylko. Będzie grane. Słabe. Proszę. Dzisiaj, ale tak. Dzisiaj idziemy tylko sobie na dobicie i dokręcenie. Na lodyjka na koniec odcinka. Żeby muzę było słuchać. Odsmieruj tam mikrofon. Już wszyscy wiedzą, czemu kobra jest kobra. Skąd się wzięło? No i co? No i kończymy lubelską przygodę. Ostatnie zdjęcie. Trzcina. Ostatnia paróweczka przy Trzcinach. Gravel. Fajnie, że dzisiaj udało nam się chociaż jeden dzień tutaj z chłopakami przejechać, spotkać. Że nam pokazali zalew, nie jezioro. Byłem, Panie Boże. Fajnie. Potem ktoś będzie sobie śmiał, że są tacy ludzie, którzy kupują rower po to, żeby robić zdjęcia.
Ja będę musiał znowu tłumaczyć. Że... To, to, że nie, nie zrobiłem zdjęcia, bo nie ma miejsca na karcie pamięci. Ale Żółwik, kończmy tę lubelską przygodę. Było super. Widzimy się za parę dni gdzie indziej, zapewne. Dobra, tam będzie.